Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Freak Fight Polska. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się personie, która jako jedna z niewielu była swoim ma od pierwszej gali. Z początku zestawiane od dołu kart walki, czyli z reguły od najmniej ciekawych pojedynków, kończąc na walce o baz wagi półśredniej. Parter to jego ulubiona płaszczyzna i nie mówię tylko o zgonach, które zaliczył podczas YouTube Shore. Osoba z dość specyficznym sposobem bycia, jednak bardzo lubiana, pozytywna i zawsze pełna energii. Mowa oczywiście o Maksymilianie Wiewiórze, chyba śmiało można powiedzieć, jeden z najlepszych zawodników Federacji FMA. Wielu osób pisało, że chciałby zobaczyć właśnie jego w następnym materiale, a z racji tego, że to właśnie widzowie razem z nami tworzą ten kanał, nie pozostaje nam nic innego niż poznać bliżej Wiewióra. Jednak zanim do tego przyjdziemy, zachęcam cię, abyś zostawię łapkę w górę oraz subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas to informacja, że idziemy w dobrym kierunku. Napisz również, kogo chcesz zobaczyć w następnym materiale, a na pewno weźmiemy twój komentarz pod uwagę. Maksymilian Wiewiór Wiewiórka urodził się w 1998 roku i aktualnie ma 23 lata. Obecnie mieszka we Wrocławiu, mierzy on 1,77 cm wzrostu. Co ciekawe, Max to chyba jedna osoba swojej ma, która swoją popularność w pełni zawdzięcza federacji. Nie ma on bowiem żadnej przeszłości związanej z internetem, no oprócz krótkiego wywiadu, którego nastoletni Wiewiór udzielił w Polsat News. Dlaczego przyszliście tutaj? Powiedz proszę, to było dla ciebie ważne, żeby tu się pojawić? Tak. Dlaczego? No bo nie może być takiej sytuacji, że psy zabijają ludzi. Co więcej, przed występem FMA nie miał on nawet Instagrama, w związku z tym szukanie informacji o jego dzieciństwie czy dorastaniu było jak szukanie wygranej walki w bilansie bonusa BGC. No czyli mnie wręcz niemożliwe. Ukończył on gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. Okres licealny to również czas, gdy Wiewiór rozpoczął przygody ze sportami walki. Przynajmniej tą na salce treningowej, ponieważ jak sam mówi, wcześniej zdarzało mu się bić. Humorystycznie w jednym z wywiadów mówił, że już w przedszkolu bił się z większymi i silniejszymi od siebie. To może walka z 40-kilogramowym cięższym handkę to nie była dla niego żadna nowość. Wracając do sportu walki, ma on na swoim koncie kilka sukcesów. Między innymi w 2017 roku zdobył mistrzostwo Dolnego Śląska. Na jednej gali pokonał trzech przeciwników. Wszystkie starcia wygrał w podaniu w pierwszej rundzie, a na ten moment trenuje on już łącznie 4,5 roku. W szkole również radził sobie całkiem nieźle, a nawet ma kilka osiągnięć naukowych. Jego pasją była fizyka. Na gimnazjum zajął czwarte miejsce w Polsce w konkursie właśnie z tego przedmiotu. W wieku 15 lat robił test na iloraz inteligencji i wynik wyszedł mu wysoko, ponadprzeciętny. Część widzów omylnie odbiera zachowanie Wiewióra, sądząc, że nie są zbyt mądre oraz inteligentne. Jednak jego przeszłość pokazuje, że nie jest to prawda. W końcu nie każdy może się pochwalić wynikiem 70% uzyskanych na maturze z fizyki. Co więcej, studiował on fizykę teoretyczną, jednak wyrzucili go, ponieważ nie pojawiał się on na wykładach, a jego nieobecność była spowodowana tym, że pojawił się FMA i cały swój czas poświęcał przygotowaniom. Jak sam wspomniał, w wywiadzie dalej była słynna jego fizyka, gdyby nie FMA, widział by siebie w roli inżyniera. Kto wie, może jeszcze w przyszłości poprowadzi jakieś seminarium fizyki razem z profesorem Wilczakiem. Zawsze musisz znaleźć w każdym negatywie jakiś pozytyw. Jest zajebiście, k***a. Zazwyczaj każdy zawodnik fejmu poza przygotowaniami i walkami prowadzi jakieś poboczne biznesy, czy po prostu łączy walki z zawodem influencera. Jednak sam Wiewiór wprost mówi, że nie robi nic szczególnego poza fejmem, oprócz imprezowania, co można zauważyć oglądając poprzednie edycje YouTube Short, na których Wiewiór dawał niezłe dymy. Co prawda ma on swój kanał na YouTubie, jednak wrzucił tam zaledwie kilka filmów, a ostatni z nich pojawił się 8 miesięcy temu. Jego sposób na życie, czyli zarabianie jako zawodnik fejma, nie jest zawsze pozytywnie odbierany, a nawet miał przez to problem z wynajęciem mieszkania. I znalazłem całkiem fajne mieszkanko, miałem się umówić na spotkanie i pyta, czy jestem osobą pracującą. Ja mówiłem, że zarabiam na umowę o dzieło, że w FMA walczę i on tak jakby potem mnie zbywał, a jak się potem, potem jak już mieliśmy się umówić, to zaczął mówić, nie, ja z żoną rozmawiałem, my nie chcemy pana, chcemy kogoś, kto pracuje na umowę o pracę, nie? Że jeszcze pan złamie kręgosłup. Trzeba opowiedzieć, że ty jesteś inteligentem, osobą wykształconą i profesorem. On mi nawet nie dał dojść do słowa, mówi, nie, ja podziękuję. Totalny. Wiewiór nie ma prawa jazdy oraz aktualnie jest singlem, więc może skupić się całkowicie na trenowaniu. Nie da się ukryć, że oprócz trenowania pomaga on się również innymi specyfikami. Między innymi przyznał się, że stosuje wspomaganie farmakologiczne. Prawdopodobne jest, że stosuje on również doping. Jednak co do tego nie ma żadnych medycznych dowodów, więc nie można tego oficjalnie potwierdzić. Maksymilian zdobył sympatię widzów przez swoją szczerość. Jest on również bardzo pozytywny i nikogo nie udaje. Przedstawiam swój plan wyborczy. Mój plan, dobra,
Nie przedstawiam planu wyborczego. O, wiem! Kiełbasy i wino dla każdego, kiełbasa i wino dla każdego, jak Ferdynand Chiewski. Jego przygoda z swoim mama rozpoczęła się dość w ciekawy sposób. Mianowicie przy pierwszej gali fejmu nie było jeszcze wiadomo, czy projekt wypali i włodarze kombinowali, jak urozmaicić widowisko. Boxyli Gola wpadli na pomysł, aby zestawić walkę małego z dużym, walkę typu Dawid kontra Goliat. Nie mieli jednak do tego zawodnika, który podjąłby się walki z dużo większym rywalem, więc wystawili informację, że szukają takiego właśnie zawodnika. Wówczas 19-letni Maksymilian Wiewiórka zgłosił się na ochotnika do walki, ważącym wówczas ponad 40 kg więcej, rywalem strongmanem Michałem Handkę. Wiewiór przegrał przez TKO w drugiej rundzie, jednak pokazał on olbrzymi charakter i zyskał sympatię wielu widzów, dzięki czemu zapewnił sobie angaż na kolejnych galach. Kolejną szansę dostał na trzeciej gali fejma. Wtedy stanął w oktagonie naprzeciwko Kamila Hassana, kolegi Adriana Polaka, którego sam Polak wystawił do walki z aktualnym mistrzem wagi półśredniej. Po pierwszej rundzie można było wywnioskować, że w stójce przeważa Hassan, a Wiewiórka lepiej radzi sobie w parterze. W drugiej rundzie Hassan celnie zrawił szczególnie kopnięciami, jednak Wiewiór szybko obalił rywala i runda zakończyła się w dosiadzie, gdzie Maksymilian ciosami z górą zaznaczał swoją przewagę. Początek trzeciej rundy należał do Hassana, jednak zakończyło się jak w przypadku poprzedniej odsłony. Wiewiór obalił i tam do końca kontrolował walkę. Maksymilian po pełnym dystansie wygrał walkę jednogłośną decyzją sędziów. Na siódmej gali włodarze ponownie zestawili zawodników. Wiewiór znacząco poprawił stójkę od poprzedniego pojedynku, a to w połączeniu z bardzo dobrym parterem zdecydowało o kolejnej jednogłośnej wygranej Maksymiliana. Sam przebieg walki nie różnił się znacząco od poprzedniej, Wiewiór kilkakrotnie obalał i tam punktował przeciwnika. Pomiędzy siódmą a ósmą galą fejmu, na której Wiewiór zawalczył z Ferrarim, doszło do jeszcze jednej z nieoficjalnych walk, z którym niestety nie mamy żadnych nagrań. Chodzi oczywiście o sparring, do którego doszło na YouTube Shore, wtedy Wiewiór zmierzył się z Don Casio. Walka zakończyła się bez oficjalnego werdyktu, jednak sam Wiewiór mówi, że to on jest wygrany w tej walki, a Kasiusz jak to Kasiusz. Wcale nie czuje się gorszy i twardo stoi za tym, że on nie przegrał tego pojedynku. Wracając do oficjalnych pojedynków, na FMA 8 doszło do pojedynku na zasadach kickboxingu w małych rękawicach. Wiewiór zmierzył się wówczas z Amadeuszem Ferrarim. Panowie mieli wówczas ze sobą konflikt, którego genezę wyjaśnili na konferencji. On co za każdym razem, jak jest pijany, to do mnie kozaczy. Pierwszy raz kozaczył na takim jednym projekcie, nie chcę tutaj nazwy tego projektu podawać. Pijany jak zawsze się rzucał. Teraz po Fejma 7 powiedział, że jest najlepszym parterowcem w Fejmie. Ja przytaknąłem, już tam nie rozkminiając, wszyscy przytaknęli, ale zaraz mu się po pijaku odkleiło, że jest najlepszym stójkowiczem i zaczął rozpowiadać, żeby mnie w stójce i zaczął mnie namawiać na walkę w K1. Mówię, dobra dzieciaku, kozaczysz, masz czego chciałeś. Tylko później, żebyś nie kwiczał na konferencjach, że w MMA się walimy, że nie w MMA. Ta, to jest twoja wersja. Prawda jest taka, że po pierwsze tej rozmowy ja w ogóle nie pamiętam. Bo byłeś najebany. Wiewiór, to nie pomaga twojej sprawie. Całą walkę Wiewiór udowadniał, że jest dobry, nie tylko w parterze. Większość kombinacji, które wyprowadzał, trafiały w przeciwnika i runda po rundzie budował swoją przewagę. Ferrari nie pokazał nic specjalnego, miał problem z wytrzymaniem gardy, a większość ciosów było mało technicznych. Po całym dystansie jednogłośnie wygrał Wiewiór. Początkowo kolejną walkę Wiewióra miała być walka o pas z Dawidem Malczyńskim. Jednak Max nabawił się kontuzji i ręki i walkę o pas przyjął Adrian Polak, który zwyciężył pojedynek i został nowym mistrzem. Jednak co się odlecze, to nie uciecze. Po wyleczonej kontuzji na gali Fame Ma 12 doszło do walki mistrzowskiej. Wiewiór przez większość czasu kontrolował walkę i robił to, w czym jest najlepszy, czyli obalał i szukał zakończenia w parterze. Nie dając zbyt dużo miejsca rywalowi na wymiany w stójce, w każdej z trzech rund Maksymilian obalał swojego rywala, przycholając szale zwycięstwa na swoją korzyść, co przyniosło efekt. Zasłużenie i jednogłośne po raz kolejny po pełnym dystansie ręka Wiewióra została uniesiona w gęście zwycięstwa. No i pas wylądował u Maxa. Teraz pytanie. Co dalej z aktualnym mistrzem wagi półśredniej? Wiele spekuluje się na temat walki jego z Kubańczykiem, który jest mistrzem kategorii średniej. Panowie mieliby się wtedy spotkać pośrodku obu kategorii wagowych i tam zawalczyć, a wtedy w puli nagród znalazłyby się oba pasy. Na pewno byłoby to bardzo ciekawe starcie. Mówi się również o walce Dawida Malczyńskiego z Wiewiórem, który według Maxa zasługuje na próbę ponownego zawalczenia o pas. Jedno jest pewne. Nieważne kogo włodarze dadzą Wiewiórowi, on podejmie wyzwanie i stanie do walki. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka i klasycznie przypominam, jeśli materiał się wam spodobał i chcecie zobaczyć kolejne nagrania z tej serii, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i napiszcie w komentarzu, kogo chcecie zobaczyć w następnym materiale. A na pewno weźmiemy to pod uwagę. No a teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.